jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się imprez kolarskich w Polsce, stąd też cała tak naprawdę polska czołówka maratończyków najlepszych na finale Bike Atelier. Myślę, że wyścig dzisiaj będzie ciekawy, będzie nieprzewidywalny, ponieważ jest dużo dobrych zawodników, dużo będzie się działo i myślę, że tak naprawdę wszystko może się wydarzyć. Widziałem, że dzisiaj jest stawka wyjątkowo mocna. Oprócz stałych bywalców, Tomek Dygacz, Mateusz Zdończy czy ja, pojawili się tutaj kolarze z grup zawodowych, także ściganie na pewno będzie wyborne. Trasa biegnie koło mojego domu praktycznie w Tarnowskich Górach, więc no jestem bardzo ciekawy, jak to będzie. 73 km prawie, jest co jechać. Początek trasy był selektywny, później już było nieco łatwiej, także zaplanowałem atak zaraz na początku. Uprzedziłem kolegów, żeby trzymali koło za wszelką cenę. No i później już żeśmy drużynowo mogli jechać do końca wyścigu. Trasa była przede wszystkim bardzo szybka. Było dużo singli na samym początku, co mi się bardzo podobało, bo w końcu to kolarstwo górskie. No mówię, przede wszystkim było szybko, trzeba było gonić grupy, trzymać się, no i robić swoje. Ja się strasznie cieszę, że mamy tutaj taki cykl wyścigów, że możemy się ścigać na lokalnych trasach. Nie trzeba gdzieś tam jeździć w Polskę, żeby naprawdę fajnie się pościgać w fajnym terenie. Bardzo się cieszę, że kontynuowany jest ten cykl, coraz więcej edycji. Mam nadzieję, że to będzie w przyszłym roku również kontynuowane. Jestem bardzo zadowolony, bo trzy razy open. Dzisiaj miałem nadzieję na czwarty open, no ale w zasadzie brałbym w ciemno, bo bardziej mi chodziło o to, żeby jakoś szczęśliwie dojechać, no bo to wiadomo, można mieć jakiś defekt i nie dojechać i z generalki by były nici, także dzisiaj był plan taki, żeby tak naprawdę dojechać w miarę wysoko. To się udało, więc w zasadzie na plus i jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzieje. Regularnie startuję i cieszę się, że są takie wyścigi, piękne wyścigi. Wszystkich polecam i zapraszam.